Jakiś czas temu zawiesiliśmy w końcu naszej kaplicy przy wejściu skrzynkę. Skrzynkę, w której możemy wrzucać różne tematy, jakieś uwagi, jakieś pomysły, które chodzą nam po głowie i sercu, abyśmy się zajmowali tym na nabożeństwie. I dzisiaj przyszła pora, aby pierwszym takim pytaniem się zająć. Na jednej z karteczek, którą znalazłem w skrzynce, jest napisane: jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, co prosiliśmy. To jest Słowo Boże z pierwszego listu Jana, z 5 rozdziału. I pytanie. Proszę o uzdrowienie, a nie otrzymuję go. Zatem czy wolą Bożą jest, abym cierpiał? Właśnie tym dzisiaj się zajmiemy. Porozmawiamy, spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, które jest w sercu kogoś z nas. Nie wiemy kogo, ale się domyślamy. Nie, wcale się nie, nawet nie domyślamy. Ale zajmiemy się tym zagadnieniem, bo ono ma jednak charakter uniwersalny. I abyśmy złapali odpowiedni grunt do tego myślenia, najpierw zastanówmy się przez chwilę, kim jesteśmy w obliczu Boga. Kim każdy z nas jest przed Bogiem, jest w Jego obliczu. Otóż przede wszystkim jesteśmy Jego stworzeniem. Każdy z nas jest stworzony przez Niego. A Dawid w Psalmie 139 napisał tak: bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Czyli, że nie jesteśmy jako stworzenie jakąś niedoróbką. Nie jesteśmy stworzeniem, które się Bogu nie udało. Jesteśmy cudownie stworzeni. I gdy my coś robimy, tworzymy i nam się to uda, to jaki mamy stosunek do tego, co nam najlepiej wyszło? Pozytywny. Jeśli coś sknocimy, no to nie chcemy czasem na to patrzeć, albo nawet wyrzucamy do kosza. Ale jak coś dobrze zrobiliśmy, to mamy pozytywny stosunek do tego swojego dzieła. Prawda czy nie? Bardzo ważne jest, byśmy mieli świadomość, gdy chcemy się zastanowić nad tym pytaniem zadanym przez kogoś z nas, byśmy mieli świadomość, kim jesteśmy w oczach Pana Jezusa, kim jesteśmy dla Niego. I Słowo Boże sporo mówi na ten temat, że jesteśmy Jego własnością. Jeśli coś jest naszą własnością, to mamy pozytywny stosunek do tego. Jesteśmy Jego sługami. To znaczy, że On używa nas do swoich celów. Posługuje się nami na co dzień. Jak dobry murarz, gdy ma stanąć do murowania, szuka tej swojej kielni. Nie podstawisz mu jakiejś kielni z supermarketu. On chce mieć tę swoją kielnię, bo on ma ją wyrobioną. On ją czuje i to jest jego. I on ją czyści, trzyma blisko siebie, bo to jest jego narzędzie. Tak Pan patrzy na nas jako na swoje sługi z pozytywnym nastawieniem, bo się nami posługuje. Jesteśmy Jego przyjaciółmi. Pan Jezus o tym powiedział. Do swoich uczniów: już nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi moimi jesteście. I pomyślmy o tych naszych najlepszych przyjacielach, jaki mamy do nich stosunek, jakie mamy serce do tych naszych najlepszych przyjaciół. Pan Jezus na nas też patrzy w ten sposób. Bardzo to ważne, żebyśmy uchwycili ten wątek, kim jesteśmy w obliczu Boga, kim jesteśmy dla Boga, ale też i to, kim Bóg dla nas jest w Chrystusie Jezusie. Bo gdy myślimy o Bogu, my, ludzie, którzy zostali zrodzeni z Ducha Świętego, nie myślimy o kimś strasznie odległym, nieznanym nam, tylko myślimy o Bogu jako o Ojcu. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, mówimy, to jest ktoś, kto jest nam bliski, On jest naszym Ojcem. Słowo Boże mówi: a ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego
Abba, Ojcze. I mowa tutaj o serdecznej, bliskiej relacji. Nie ma tu mowy o jakimś strachu, nie ma tutaj mowy o kontakcie z kimś nieznanym. Jaka w związku z tym może być Jego wola względem nas? Czy można pomyśleć, że Bóg działałby na naszą szkodę kiedykolwiek? Gdy pomyślimy, kim my jesteśmy dla Boga, kim Bóg dla nas jest w Chrystusie Jezusie, to czy w ogóle może nam przyjść do głowy taka myśl, że Bóg mógłby coś zrobić nam na szkodę? Absolutnie nie. Tylko takim ludziom może przyjść to do głowy, że Bóg działa na szkodę albo że Bóg się nie interesuje. Tylko komuś takiemu może przyjść to do głowy, kto nie zna Boga, kto nie ma bladego pojęcia o tym, kim jest Bóg. I gdy mamy świadomość tego, kim jest Bóg dla nas i kim my jesteśmy dla Boga, to z taką świadomością wszystko przyjmiemy. Cokolwiek nas spotyka, przyjmiemy za dobrą monetę, przyjmiemy to jako dowód, jako oznakę Jego łaski w naszym życiu. Apostoł Paweł jest przykładem, że gdy miał jakiś problem, tajemniczy problem i nie czas, żebyśmy teraz rozwikłali tę tajemnicę, ale ciążyło mu to i któregoś razu wyznał w liście drugim do Koryntian, 12 rozdziale, napisał: bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie, lecz powiedział do mnie: dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Ten człowiek wiedział, kim Bóg jest dla niego, a on kim jest dla Boga w Chrystusie Jezusie. I chociaż coś uwierało mu w życiu i modlił się, 3 razy się o to modlił, ale stało się całkowicie dla niego jasne. Bóg mu to zresztą powiedział, potwierdził, że to służy jego dobru, że ma tę łaskę i niech się w tej łasce chlubi, niech się cieszy. I on zrozumiał, że te wszystkie trudności, słabości, prześladowania, uciski, to wszystko, co po ludzku wydaje się jakimś przekleństwem, jest błogosławieństwem dla niego. Dlatego chciałbym zachęcić was, byśmy spojrzeli teraz na cierpienia, o których mowa w pytaniu zadanym przez kogoś z nas, żebyśmy spojrzeli na 3 ważne funkcje cierpienia w życiu chrześcijanina. Pierwszą taką funkcją jest pomoc w rozprawieniu się z grzechem i nastawieniu się na wolę Boga. Będziemy patrzeć na te funkcje przez pryzmat naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo co nam szukać jakichś ludzkich przykładów, jak mamy ten najdoskonalszy, najlepszy przykład Syna Bożego, a zarazem prawdziwego człowieka z krwi i kości, który doświadczył wszystkiego, co my, więc może nam służyć za bardzo dobry, doskonały przykład. I Słowo Boże mówi w 1 liście Piotra w 4 rozdziale, ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. To słowo mówi nam o tym, że cierpienie w ciele, fizyczne cierpienie, może okazać się bardzo pomocne w sytuacji, gdy człowiek zmaga się z jakimś grzechem i nie może sobie z tym grzechem poradzić. Bo tu wprost jest powiedziane, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Uważni
chrześcijanie, którzy zwracają uwagę na to, co się dzieje w ich życiu, z pewnością potwierdzają tę prawdę Słowa Bożego, że gdy przychodzi cierpienie, to się odechciewa grzechu. Normalnie Bóg dał nam taki instrument jak sumienie, że gdy popełnimy jakiś grzech, to sumienie nam się odzywa, nie czujemy się dobrze i czym prędzej staramy się naprawić to, zerwać z grzechem, odwrócić się, opamiętać się, przeprosić Boga, przeprosić ludzi, żeby uporządkować. Sumienie nam mówi. Ale może być tak, że któryś zagłuszy w sobie sumienie. Tak się obzwyczai z głosem sumienia, dogada jakoś z tym sumieniem, że zaczyna żyć grzesząc dalej. I wtedy Bóg może użyć cierpienia, fizycznego cierpienia, że tak zaboli, że takie dni przyjdą, że się żyć już nie chce, a i grzeszyć tym bardziej się już nie chce. Na przykład ustawicznie objadasz się jakimś niezdrowym pokarmem. I mówią ludzie, i rozsądek nawet mówi, że to nie jest zdrowe, że to ci kiedyś naprawdę będziesz cierpiał. Ale takiego masz smaka, że jesz i nie potrafisz złapać umiaru. Mówiąc krótko, się obżerasz, aż któregoś dnia dostajesz ataku. Coś tam w środku, jak się tam ten organizm zbuntował przeciwko temu obżarstwu i tak cię boli, taki atak, że na dobre odechciewa ci się już grzechu obżarstwa. Mówisz, koniec, już więcej tak nie zrobię. I grzech obżarstwa odchodzi. W Biblii Ewangelicznej tekst, który odczytaliśmy, brzmi tak. Kto przeszedł przez cielesne cierpienia, ma już dosyć grzechu i pragnie dalsze życie w ciele poświęcać nie zaspokajaniu ludzkich żądz, ale woli Boga. Czy potwierdzacie w swojej duszy tę myśl, tę naukę Słowa Bożego? Jest ona zasadna, logiczna, że Bóg czasem cierpienia używa, żeby nam się odechciało grzeszyć? Tak mówi Słowo Boże. Nawet jeśli ty się przeciwko temu buntujesz, to Słowo Boże pozostaje niezmienione. Druga funkcja cierpienia, jaką możemy dostrzec w życiu chrześcijanina, to jest proces doskonalenia. Bóg chce swoje narzędzie wydoskonalić. Bóg chce swojego ucznia wyuczyć, żeby stał się taki jak mistrz. I używa rozmaitych sposobów. Używa pięknych konferencji, na których nam podają ciasteczka, kwiatki stawiają pachnące i serduszka wysyłają do nas i mówią, jak jesteśmy wspaniali. Używa różnych dobrych książek, żeby nas motywować do tego, co dobre. Ale czasem posyła cierpienie, żeby wydoskonalić swoje narzędzie, żeby stało się nie tylko użyteczne, ale jeszcze i piękne. Popatrzmy, czego doświadczył nasz Pan. Chociaż On, według naszej oceny, nie potrzebował w ogóle żadnego wydoskonalenia. Ale w liście do Hebrajczyków w 5 rozdziale, 7 wersecie i niżej jest napisane za dni swego życia w ciele. My nie znamy całego życia Jezusa w ciele. Znamy tylko 3 ostatnie lata Jego publicznej służby i wiemy coś troszeczkę na początku Jego życia. Ale 27 lat to jest swego rodzaju dla nas niewiadoma. Lecz Słowo Boże odkrywa nam pewną ważną prawdę na temat Jezusa, że za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, którego mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, przeczytaliśmy. Człowiek staje się doskonałym narzędziem w ręku Boga wówczas, gdy każdemu Bożemu poleceniu poddaje się bezdyskusyjnie, gdy jest gotowy na każdy głos Boży. I trzeba powiedzieć,
że my nie rodzimy się z posłuszeństwem jako naturalnym odruchem, że gdy tylko usłyszymy tatę albo mamę, że trzeba to zrobić albo tamto, to my od razu tak robimy. A potem, gdy usłyszymy nauczyciela albo szefa w pracy, że trzeba to albo tamto wykonać, to my od razu tak po prostu, tak nie możemy doczekać się, żeby wykonać to, co oni nam mówią. I gdy usłyszymy Boga, Jego Słowo, gdy przeczytamy coś w Jego Słowie, że od razu tak rwiemy się, żeby to wykonać. Nie. To nie jest naturalny odruch w nas. I trzeba nas uczyć. Rodzice biorą się powoli za dziecko, czasem do skóry mu się dobierają trochę, żeby uczyć posłuszeństwa. Nauczyciele stawiają stopnie, pracodawcy premiują albo coś tam innego robią, żeby uczyć właściwej reakcji. A Bóg, gdy patrzy na to, jak On do nas przemawia, a my wciąż po swojemu robimy, co ma Bóg z nami zrobić? Uczy nas, wychowuje. I skoro ojcom na ziemi mówi, żeby czasem wzięli rózgę, żeby uczyć posłuszeństwa swoich synów, to czy on, od którego wszelkie ojcostwo bierze początek, miałby robić inaczej? On też bierze czasem rózgę. Posłuszeństwa trzeba się uczyć, a to nieraz boli. Prawda czy nie? Nie wiem, że nie wzbudzam entuzjazmu w was, ale cierpienie jest po to w naszym życiu, aby doskonalić nas. I po trzecie, funkcją cierpienia jest przygotowanie do posługiwania innym ludziom cierpiącym. Słowo Boże w liście do Hebrajczyków w 2 rozdziale, 17 wersecie o Jezusie tak oto mówi. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania Go za grzechy ludu, a że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Oto objawienie, bardzo ważne objawienie odnośnie funkcji cierpienia i prób w życiu wierzącego człowieka. W czasach mody na sukces Bóg potrzebuje takich ludzi, którzy okażą zrozumienie osobom przeżywającym życiowe tragedie i porażki. Ktoś musi się takimi ludźmi zająć. Gdy inni gonią za sukcesem, gdy tylko chcą o sukcesie mówić, jednak spora część społeczeństwa to ludzie, którym się nie wiedzie, którzy mają trudności w życiu, którzy cierpią, którym jest smutno i tak dalej. I na przykładzie Pana Jezusa widać, że gdy On sam przeszedł przez cierpienia i próby, mógł dopomóc, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą, że też i ty, i ja, jeżeli sami przejdziemy przez cierpienie, będziemy w stanie pomóc, wesprzeć, pocieszyć drugiego człowieka, który przez cierpienie przechodzi. A jeżeli nie mamy takiego doświadczenia, niczego takiego nie przeżyliśmy, zawsze nam się tylko wiodło, wszystko było dobrze, to gdzie nam iść do kogoś, kto jest w jakimś nieszczęściu? Gdy ktoś stracił bliską osobę niespodziewanie, jest w stanie pójść i pocieszyć kogoś, kto to samo przeżył. Ale jeśli tego nie ma na swoim koncie, to gdzie mu w ogóle zabierać się za posługę takiej osobie? I trzeba nam to też wziąć pod uwagę, że czasem to, co nas spotyka, może nie mieć związku z tym, że Bóg chce nas doprowadzić do opamiętania, bo staramy się żyć jak trzeba. Może nie być to takiej sytuacji, że Bóg chce nas nauczyć posłuszeństwa, bo jesteśmy posłuszni. Ale może chce ciebie przygotować do zadania, które przyjdzie za pół roku czy za rok, że trzeba będzie stanąć obok ludzi, którzy są w cierpieniu, w próbie i ty będziesz miał już ten certyfikat. Podejdziesz i pokażesz, ja przeszedłem przez szereg takich prób. Gdy ktoś, kto straci osobę bliską, kto jest bardzo chory, zobaczy obok siebie Hioba, który do niego przyszedł, to nie będzie miał dystansu, że no ja nie wiem, Hiobie, czy ty jesteś w stanie mnie zrozumieć. Nie, chodź tu, Hiobie, chodź, bo ty wiesz, co ja przeżywam. Chciałbym też, patrząc na Pana Jezusa, uwypuklić jeszcze jeden aspekt
cierpienia. Mianowicie, że czasem cierpienie ma wyższy motyw. Pan Jezus jest doskonałym przykładem cierpienia, które miało taki wymiar. Tekst o słudze Pana, o Synu Bożym, Jezusie Chrystusie, tekst napisany 700 lat przed narodzeniem Jezusa, przed Jego cierpieniem, a że wchodzimy w okres Wielkiego Tygodnia i będziemy w piątek też mówić o śmierci Pana Jezusa, będziemy sobie to na nowo uświadamiać, jakie to ważne, to i teraz zechciejmy spojrzeć i zobaczyć ten aspekt cierpienia. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Był człowiekiem obeznanym z cierpieniem, zaznajomionym z chorobą, kimś, przed kim zakrywa się twarz. Wzgardzony był tak, że nawet nie zwracaliśmy na niego uwagi. Tymczasem on wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia. A my myśleliśmy, że słusznie jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz on został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na niego kara w imię naszego pokoju, a jego ranami zostaliśmy uleczeni. Syn Boży cierpiał za nas. To, co tutaj czytamy u Izajasza, wyraźnie, dobitnie wskazuje, że to, co znosił nasz Pan Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, nie za swoje grzechy, nie za swoje błędy, ale za nas cierpiał. Jego cierpienie ma charakter wyższy, nieporównywalny do cierpienia kogokolwiek z nas. Nie można zestawiać tych cierpień absolutnie, bo jego cierpienie jest wyjątkowe, unikalne. Ale objawia nam ideę cierpienia dla sprawy, dla wyższych celów. Znane jest powszechnie pojęcie cierpienia dla ojczyzny na przykład. Raz się tam mówi o tych niezłomnych i innych, że ludzie cierpieli, nawet życie oddawali nie dla swojej własnej sprawy, ale dla ojczyzny. Chwytamy wątek? Można cierpieć dla jakiegoś wyższego celu albo cierpieć za wiarę. Wciąż wielu chrześcijan na świecie przeżywa rozmaite cierpienia, są męczeni i zabijani z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. To nie jest cierpienie za ich grzechy, to nie jest cierpienie za ich błędy, to jest cierpienie z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. W liście do Filipian w 1 rozdziale od 27 wersetu czytamy: niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga. Uwaga! Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym nie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Widzicie tutaj tę myśl, że wierzącym ludziom w Jezusa Chrystusa dane jest to jako swego rodzaju zaszczyt, jako swego rodzaju wyróżnienie, że mogą cierpieć z powodu Chrystusa, z powodu wiary w Chrystusa. I że to cierpienie ma charakter wyższy, znaczy coś więcej. Nie jest to cierpienie za to, że się obżarłem i teraz mnie boli. Nie jest to cierpienie, że jestem krnobrny i musiałem dostać rózgą, bo nie można ze mną dojść do ładu. To jest cierpienie wyższego lotu, wyższej próby. I to właśnie chciałbym, żebyśmy zauważyli, że w naszym życiu mogą pojawiać się takie sytuacje i takie wyzwania, że cierpimy ze względu na coś wyższego, na wyższy cel. Na przykład cierpimy dla dobra swoich bliskich. Zdarza się tak? Cierpisz, bo kochasz swoich bliskich. Mama z chorym kręgosłupem dzień w dzień pracująca w cierpieniu, aby wykarmić dzieci. Czytelny obraz? Normalnie by nie pracowała, położyłaby się, bo ją tak boli. Ale wie, że jak się położy, to dzieci nie będą miały chleba.
więc nie może się położyć. Zaciska zęby i cierpi, i pracuje, żeby je wykarmić, żeby przynieść do domu pieniądze czy jedzenie. Cierpienie, żeby doprowadzić innych do Jezusa. Byłem kiedyś w Seulu na cmentarzu, na którym zostali pochowani misjonarze, którzy przybywali do Korei w czasach jej pogaństwa z różnych krajów. I tam są różne napisy na tych nagrobkach, jaki los mieli ci misjonarze. Wielu z nich cierpiało i zostało zabitych z powodu tego, że chcieli zanieść do tego pogańskiego kraju Ewangelię o Jezusie Chrystusie i żeby oni byli zbawieni. I dzisiaj Korea Południowa jest pełna, to są miliony wierzących ludzi tam, ale kiedyś, przed laty, byli tam, pojawili się tam ludzie, którzy byli gotowi cierpieć nie za swoje grzechy, ale cierpieć, żeby zanieść Ewangelię dla zgubionych. Cierpienie, aby wydać dobre świadectwo wiary, gdy pojawiają się w pracy na przykład, albo w szkole, takie sytuacje, że cię zaczynają wyśmiewać, zaczynają ci dokuczać, albo w sąsiedztwie, którzy robią ci na złość, którzy cię nawet krzywdzą fizycznie z tego powodu, że jesteś chrześcijaninem. I co masz wtedy zrobić? Możesz się postawić, możesz walczyć, możesz oddać pięknym za nadobne, ale wtedy stracisz świadectwo, wtedy Pan będzie zasmucony, wtedy twoje życie nie będzie ozdobą Ewangelii Chrystusowej, nie będzie godne Ewangelii, jak przeczytaliśmy w liście do Filipian. I wtedy postanawiasz cierpieć. Cierpieć, żeby nie popsuć świadectwa. Cierpieć, żeby nie zacienić obrazu Syna Bożego, który mieszka w tobie, który mieszka w twoim sercu. I cierpisz i znosisz te trudności, te prześladowania, te przykrości. Z godnością to robisz, nadstawiasz policzek. Cierpieć, aby wytrwać w prześladowaniach. Jest napisane w 1 Piotra 2,19, albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. To jest łaska. Bo jakaż to chluba, jeśli okazujecie cierpliwość, policzkowanie za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. Może być cierpienie z powodu wyższych celów. Zgoda? Nie wiem, na ile my jesteśmy gotowi to zrobić. Piotrowi się kiedyś wydawało, że jak najbardziej z powodu Jezusa on gotów jest i cierpieć, i pójść na śmierć, ale jak w praniu się okazało, że nie był w stanie wtedy tego zrobić. Nie wiem, jak my, ale przynajmniej intelektualnie zgadzamy się, że takie cierpienie może być i jest w nim jakiś rodzaj chwały. Męczennicy w niebie z pewnością mają specjalne miejsce. Ale może być też cierpienie z tego, co do tej pory żeśmy wyczytali i zobaczyli, że może być cierpienie ku opamiętaniu i uświęceniu naszego życia. Drugi list do Koryntian, 7 rozdział, mówi o takiej sytuacji, gdy apostoł Paweł napisał do wierzących w Koryncie i musiał użyć ostrych słów. Było im bardzo przykro i przyszło cierpienie, zasmucenie wielkie, bo wiecie, że cierpienie ma także i taki aspekt jak ból psychiczny, taki dyskomfort, jaki się pojawia w duszy, to też jest cierpienie, wcale nie mniejsze niż cierpienie fizyczne. Tenże apostoł, odnosząc się do tego, co spotkało, co przeżywali przez jakiś czas Koryntianie, napisał tak: teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu, tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił. Jaką gorliwość, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę. Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie.
Apostoł Paweł pokazuje Koryntianom, że ten okres trudny, to zasmucenie przyniosło bardzo dobry owoc. Nastąpiły pozytywne zmiany. Nastąpiło opamiętanie. Nastąpiła gorliwość, oddanie się Bogu. Same dobre sprawy. I tak właśnie jest w naszym życiu, że gdy pojawia się smutek na twarzy, serce staje się lepsze. Że gdy przechodzimy trudny okres, okres doświadczenia i próby, coś dobrego w naszym życiu się dzieje. Odechciewa się nam grzeszyć, pokutujemy, przybliżamy się do Boga, zaczynamy dostrzegać innych ludzi, doceniać ich obecność, doceniać to, co dla nas robią. I wreszcie cierpienie podnoszące duchowe kwalifikacje, bo to jest bardzo ważny aspekt, który trzeba uwzględnić, gdy zadajemy sobie dzisiaj pytanie, czy jest wolą Bożą, abym cierpiał. Hebrajczyków 2,18 w Biblii Ewangelicznej, bo w czym doznał cierpień, sam będąc doświadczany, w tym może także pomóc przechodzącym przez próby. Nie ma możliwości, żebyś był przez Boga użyty, by pomóc komuś, kto jest w trudnym okresie, doświadczeniu, jeśli sam wcześniej czegoś takiego nie przeżyłeś. W tym, w czym sam jesteś doświadczony, możesz pomóc temu, kto to przechodzi. Dlatego właśnie bardzo ważne, żebyśmy te różne aspekty uwzględniali. Wracając do pytania ze skrzynki, proszę o uzdrowienie, a nie otrzymuję go. Zatem czy wolą Bożą jest, abym cierpiał? Powiedzmy tak, pierwszą reakcją na cierpienie i chorobę wierzącego człowieka powinna być modlitwa. Cierpi kto między wami? Niech się modli. Czytamy w liście Jakuba 5,13. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. Gdy przychodzi cierpienie, gdy przychodzi choroba, nie chodzi o to, żebyśmy od razu zaraz filozofowali nad tym, co się dzieje, tylko żebyśmy przyszli do naszego Ojca, do naszego Pana i modlili się o uzdrowienie, modlili się o to, żeby to od nas odjął. Bo czasem choroba i cierpienie może być wynikiem zwykłego braku odporności organizmu, bo może wynikać z uszkodzenia jakiegoś narządu ciała, bo może być elementem diabelskiej opresji, bo on jest przeciwnikiem, chce nam przeszkodzić w tym czy w innym. I chciałbym, żebyśmy to jasno powiedzieli, że my wierzymy w uzdrowienie ciała, że chrześcijanin to ktoś, kto wierzy, że Pan Jezus uzdrawia. Tak jak chodził po tej ziemi i uzdrawiał, że może i dzisiaj uzdrowić. I uzdrawia dzisiaj. I nie to, że tylko może, ale rzeczywiście uzdrawia. I wielu z nas tego doświadczyło i doświadcza. Więc wierzymy w to, żeby to było jasne. Niech to jeszcze raz zabrzmi. Wyznajemy wiarę w uzdrowienie. Ale co, gdy Bóg nie uzdrawia? Gdy modliłem się, jak przeczytaliśmy w tym pytaniu, proszę o uzdrowienie, a nie otrzymuję go. Co, gdy moja modlitwa, moja prośba nie odnosi skutku? Bóg nie zmienia mojego losu. Dalej jest tak, jak przedtem, jak się pomodliłem. Czy jest to wolą Bożą, abym cierpiał? Pyta ktoś z nas. Pomyślmy przez chwilę o Panu naszym Jezusie, gdy modlił się w Getsemane. Słowo Boże mówi, że oddalił się od swoich uczniów, jakby na rzut kamienia i padłszy na kolana, modlił się mówiąc, Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Spójrz dzisiaj na Jezusa. On się modlił. W tej modlitwie nie szukał swojej woli, ale woli Ojca. Jaka była ta wola? Czy jest wolą Bożą, abym cierpiał, pyta ktoś z nas? Wolą Bożą jest najwidoczniej to, aby wielu ludzi wokół Ciebie zostało zbawionych. Wolą Bożą jest to, aby ludziom z Twojego otoczenia stało się jasne, że wśród nich prawdziwy uczeń Jezusa żyje i ma odwagę wzywać ich do upamiętania. Wolą Bożą jest bez wątpienia to, aby w Twoim własnym życiu następowały zmiany, które bez cierpienia jakoś nie chcą nastąpić. Innymi słowy, potrzeba nam świadomości,
że choroba, cierpienia mogą zawierać jakieś dobro. Mogą być pierwiastkiem jakiegoś dobra dla nas samych albo dla naszego otoczenia. Ku upamiętaniu naszemu, ku doskonaleniu naszego posłuszeństwa Bogu, ku uzdolnieniu nas do niesienia pomocy innym ludziom, ku udowodnieniu naszej miłości do Pana Jezusa Chrystusa, ale też jako znak klęski wroga, bo gdy wróg widzi, że my w cierpieniu trwamy przy Jezusie, to jest świadectwem tego, że on przegrał, bo on myślał, że jak tylko dotknie Hioba, to Hiob zacznie od razu złorzeczyć Bogu. A Hiob zagrał mu na nosie. Powiedział, Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. I ani słóweczkiem nie zgrzeszył przeciwko Bogu. Bracia i siostry, doceńmy czas cierpienia. Doceńmy taki okres w naszym życiu, taką chwilę czasem może miesiące nawet, kiedy przechodzimy przez próbę, kiedy jest nam źle. Nie przeklinajmy tego czasu, tylko pomyślmy szerzej. Pomyślmy, że to może być oznaką tego, że Bóg w naszym życiu któryś z tych celów, który tu dzisiaj chyba dosyć jasno wymieniliśmy, chce zrealizować. Jeśli żadnych takich celów nie ma i tylko nas coś dopadło, bośmy czapki zapomnieli ubrać albo coś tam, to odejdzie, gdy się pomodlimy. Ale jeśli jakiś cierń pojawia się w naszym ciele, to i 3 razy możesz się modlić i 33 razy. Jeśli on się pojawił z jakiegoś powodu, który tu wymieniliśmy, to on zostanie, bo nasz Ojciec w niebie ma coś do zrobienia z nami. Chce się nami jakoś posłużyć, chce nas mieć bliżej siebie, chce mieć lepsze narzędzie, takie doszlifowane, dopiłowane, żeby dobrze działało w jego ręku. Jakiś czas temu moja córka, będąc tu w Gdańsku, zaśpiewała nam taką pieśń. Błogosław Panie, Twój pokój daj. Pociesz rodziny i ochraniaj we śnie nas. Daj uzdrowienie i bogactwo daj. Niech Twa potężna dłoń cierpienie zmniejszy nam. Modlitwy te Ty, Boże, dobrze znasz. Lecz Ty w miłości chcesz nam rzeczy lepsze dać. Bo może Ty błogosławisz w deszczu, a zdrowie przyjść ma poprzez łzy. I może aż 1000 nocy nie spać mam, by poznać, że to Ty. I może ten życia test tak naprawdę łaską jest. W mądrości chcemy, by głos Twój znać. Krzyczymy w złości, gdy Cię nie czuć blisko nas. Wątpimy w dobroć i w miłość Twą, jakby w słowie Twym obietnic wciąż nie było dość. Błagania te wciąż, Boże, słyszysz Ty, dopóki wiara, by ufać Ci. Bo może Ty błogosławisz w deszczu, a zdrowie przyjść ma poprzez łzy. I może aż 1000 nocy nie spać mam, by poznać, że to Ty. I może ten życia test tak naprawdę łaską jest. Gdy bliscy zdradzą, a noc zwyciężać zdaje się, ból przypomina, że to nie jest to, nie tu jest nasz dom, to nie nasz dom. Bo może Ty błogosławisz w deszczu, a zdrowie przyjść ma poprzez łzy. I może aż 1000 nocy nie spać mam, by poznać, że to Ty. Może największe z mych porażek albo życia ból, co trwa, są, bym zobaczył pustkę, której świat wypełnić nie ma szans. I może ten życia test, najcięższa noc, czy sztorm, czy deszcz, tak naprawdę łaską jest. Bracia i siostry, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Powstańmy do modlitwy.